Nazywam się Marcin, pracuję w branży filmowej. Tutaj z podziałem na branżę filmów ślubnych, jak również na pracę w branży reklamowej i na planach filmowych. Jestem tutaj dzisiaj, występuję z ramienia Irixa, z ramienia marki, która produkuje obiektywy filmowe. To jest nasza polska marka. I mówiłem dzisiaj na prelekcji o sztuce operatorskiej w branży filmów ślubnych, czyli jak można przenieść wiedzę ze szkoły filmowej czy doświadczenie z dużych planów filmowych na małe reportaże, których tak naprawdę nie możemy kontrolować tak jak kontrolujemy plany filmowe. Starałem się wynieść tą wiedzę z dużego ekranu na reportaże ślubne. Stres znika już przy którymś zleceniu. To nie jest tak, że ze stresem trzeba sobie ciągle radzić. To jest tak samo jak właśnie z wystąpieniami, gdzie na początku jednak ten stres łapie, ale z biegiem czasu po prostu już człowiek się tego uczy, nabiera tego doświadczenia. Raczej może taka wskazówka dla początkujących filmowców, jaką mógłbym dać, żeby się nie stresować, to mieć wcześniej przygotowany jakiś plan działania, żeby ujęcia, które się kręci, miały jakiś sens później montażowo. Żeby to nie było kręcę, bo tylko taką mam wizję, tylko żeby kryła się za tym jakaś ta właśnie wiedza, jak dane ujęcie wybrzmi w całym filmie, w jaki sposób ono może podkreślić strukturę naszego filmu, czy dodać historię, bo to jest pierwsza z podstawowych zasad przy operatorce, przy montażu. Cokolwiek ma iść do filmu, powinno opowiadać historię. I z taką myślą bym zostawił młodych filmowców, żeby wszystkie ujęcia, które kręcą, kręcili z myślą o opowiadaniu historii. No w tym przypadku o historii dwójki zakochanych ludzi. Przede wszystkim można mieć pięknie skomponowany kadr, ale jeżeli on opowiada o niczym, to jest kadr do wyrzucenia. Pierwsza podstawowa rzecz to są emocje na twarzach ludzi. I te emocje można wydobyć tylko w momencie, kiedy będziemy z tą parą blisko, kiedy oni będą czuć się przy nas swobodnie. Jeżeli stworzymy sobie od razu na wejście barierę w postaci kamery, to ta para się nigdy przed nami nie otworzy. Dlatego warto robić spotkania poprzedzające ślub, po prostu mówić się, spotkać się na kawę, żeby później, kiedy już wejdziemy, nie było tej bariery. Bo kamera ma nam służyć do rejestracji, do gromadzenia tych emocji, które są możliwe do osiągnięcia tylko jeśli pojawiają się między relacją dwojga ludzi. No w tym przypadku również i operatorem, również i mną, który musi te emocje uchwycić w bezstresowych warunkach. Tak, dyskusja dotyczyła wielu rzeczy. Na prelekcji miałem 1,5 godziny. Udało mi się skończyć w przeciągu godziny i myślałem przez te 0,5 godziny, co będziemy robić, ale bardzo szybko okazało się, że przeszliśmy z tematów czysto operatorskich na tematy problemów natury po prostu operatorskiej czy osób pracujących w branży filmowej, w branży filmów ślubnych. Sala była pełna, więc te dyskusje były bardzo ciekawe, bo mieliśmy środowisko osób, które kręcą i długie formy filmowe i te 10-minutówki i tu pojawiła się pierwsza dyskusja, czy należy kręcić krótkie czy długie formy. Nie doszliśmy do ostatecznego wniosku, ja mówię zawsze, że to zależy od klienta. Film robimy przede wszystkim, mamy być my z niego zadowoleni jako operatorzy, jako filmowcy, ale film ostatecznie ląduje do klienta. Jeżeli klient jest z niego zadowolony, to my spełniliśmy swoje zadanie. Nie możemy na siłę przekazywać pewnych struktur filmu, które my chcemy, żeby one zostały zawarte. Więc i tu każdy znajdzie z klientów i z usługodawców przestrzeń dla siebie. I ja zaczynałem swoją pracę na systemie Sony. Sony razem z obiektywami i natywnymi, i również z Tamronami. I no to ze swojego doświadczenia mogłem tego Sonego polecić. Ze względu, że on jest dosyć prosty w obsłudze. To jest lekki sprzęt, który pozwala bardzo szybko zacząć nagrywać, który ma no autofokus, no nie oszukujmy się, Sony ma bardzo dobry autofokus, więc on tu bardzo wiele potrafi wydobyć, szczególnie kiedy jesteśmy na początku tej swojej drogi, kiedy chcemy skupić się na opowiadaniu historii, sprzęt nie może nas przeciążać. No i Sony w moim przypadku pozwolił mi skupić się w pełni na historii, a oddać panowanie nad fokusem już samemu sprzętowi. To było na początku. Spotykam się z filmowcami, którzy pracują też na Fuji, na Panasonicach. Każdy na pewno we współczesnych czasach znajdzie coś dla siebie. Czuję się tu świetnie. Na pewno bardzo fajnie jest to, że ludzie, którzy tu są, no bo jednak wydarzenie tworzą przede wszystkim ludzie, a nie sam sprzęt,
są bardzo otwarci właśnie na dyskusję, tak jak powiedziałem w przypadku mojej prelekcji, gdzie ta dyskusja fajnie się wywiązała. Ludzie, którzy później przychodzą na stoisko, z którymi można porozmawiać po dyskusji, nawet nie tyle co sprzedać sprzęt, bo na początku trzeba klienta jednak przekonać do siebie, przekonać do swojej marki, coś mu dać, żeby on chciał od nas wziąć. Więc jest fajnie. Fajnie, że w tym roku odbywa się to tutaj, na Expo w Krakowie, ponieważ mamy wszystko w jednym miejscu zamknięte, nie mamy tego porozdzielanego, tak jak było na wiadomo gdzie. No i super, oby jutro było jeszcze więcej osób niż jest dzisiaj, chociaż dzisiaj już i tak jest bardzo dużo.